Witam Was, skarby, bardzo serdecznie. Właśnie mija kolejny dzionek mojej pracy z domku. No cieszę się, że mam w ogóle taką możliwość tak pracować. Także właśnie zamknęłam laptopa, zaparzyłam sobie kawusie w moim, proszę bardzo, ukochanym olkuszu, bo tylko w olkuszu kawusia smakuje najlepiej. I chciałabym Was zaprosić do kolejnego krótkiego czytanka Kazimierza Wójtowicza. Bardzo się cieszę, kochani, że tak jak już wcześniej wspomniałam, że te przypiski, że Wam się one podobają. I dziękuję za ciepłe słowa. Raz jeszcze. Skarby, pamiętacie na początku, jak zaczęłam właśnie przygodę z tymi krótkimi opowiadankami, wspomniałam, że mam takich swoich parę ulubionych. Właśnie dzisiaj chciałam przeczytać kolejny, który jest dla mnie taki szczególny i bardzo często do niego powracam. Czy to zarówno nawiązuje do tego bardzo często. I sądzę, że dla nas w tym momencie też możemy z tego wyciągnąć jakiś wniosek, z tego, co się dzieje. Może kiedyś, jeszcze nie teraz, ale może kiedyś będzie nam dane to zrozumieć i spojrzeć na to wszystko trochę z innej perspektywy. Zarówno tego, co się dzieje teraz, ale tak naprawdę całego naszego życia, każdego supełka. Zapraszam, kochani, do tej zadumy. O życiu i dywanie. Życie ludzkie można by przyrównać do perskiego dywanu. Dywan taki, kunsztownie utkany, z wielkim nakładem czasu i pracy, jest dziełem sztuki o wyszukanych wzorach i harmonijnych, wspaniałych barwach. My jednak, dopóki żyjemy na tej ziemi, nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć, gdyż ustawiono nas po lewej stronie dywanu. Widzimy więc kupę dziwnych węzełków i bezładną mieszaninę kolorów. Bóg natomiast, stojąc po drugiej stronie, ogląda obraz inaczej. Widzi sens i piękno poplątanych nici i wątków. Cieszmy się, że my również przejdziemy kiedyś na tę właściwą stronę i zobaczymy prawdziwy obraz naszego życia. Peter Lippert podsumował tak: życia nie można wybrać, ale można z niego coś zrobić. Kiedyś zobaczymy, kochani, znaczenie tych wszystkich naszych, jak już wcześniej wspomniałam, supełków. Na pewno to będzie przepiękny dywan. Pozdrawiam Was gorąco i mam nadzieję, że bardzo nie trzęsło. No, nagrywam z cudu technologii, jakim jest taki uchwyt do selfie tak naprawdę, no bo nie mam tutaj żadnej podpórki. Buziaki, pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa, spokojnego popołudnia.